Witam ponownie. Mamy w dalszym ciągu 21 sierpień 2024. Wcześniej dodałem filmik o Waszyngtonie i Filiferze, ale na Waszą prośbę, gdyż wiem, że lubicie bardzo Waszyngtonie robusty i zauważyliście, że tam z boku stoją w donicach moje robusty, więc postanowiłem nakręcić dzisiaj jeszcze pod wieczór jeden filmik właśnie o Waszyngtoniach w donicach. I teraz tak, jak wiadomo, każdy mówi, że w donicach, w Waszyngtonie, ogólnie palmy, ale w Waszyngtonie, że nie rosną w donicach, że lepiej w gruncie. Oczywiście, że tak, w gruncie się robią potężne. Ale w donicy, jeżeli ktoś umie się nimi opiekować, jeżeli ktoś je czuje i wie, z czym to się je, to równie potrafią pięknie rosnąć. Te Waszyngtonie kiedyś u mnie rosły w gruncie, ale wykopałem je z tego powodu, no gdyż tych palm miałem za dużo. Miałem ponad 30 palm i teraz tak, przyszła zima, okrywać to, no to kurde, około 2 tygodni wszystko. Robustą, filiferą, bracheą i tak dalej robić budy, stawiać te budy wielkie, nosić po parometrowe. Trekarpusów miałem też 14 sztuk kiedyś, no to siatki na to owijać, liście wiązać, siatki, kabel przewijać przez siatkę, potem włókniny, big bagi i tak dalej. Kawał roboty, dużo pracy, no a niestety plecy już nie te, zdrowie już nie to, z każdym rokiem człowiek coraz starszy. No i stwierdziłem, że no, to nie ma sensu tyle mieć palm. Oczywiście jak teraz widzę, że moda jest na palmy, no to każdy z początkujących, no bo jak ktoś ma palmy 2, 3, 4 lata, no to jest palmiarzem początkującym, to widzę, że taka jest moda, że każdy kupuje dużo tych palm i jak najwięcej sadzi, dużo tych palm i jeszcze do tego jak największych, 3-4-metrowych, drogich. Oczywiście, bo żeby mieć efekt wow od razu. No ale ciekawe jest to, jak oni sobie poradzą, bo te palmy większe, one oczywiście tak szybko się nie ukorzeniają i tak szybko przyrostu nie będą miały, jak się te mniejsze wsadzi, bo one się ukorzeniają szybciej. Ale generalnie duża palma, taka 3-4-5-metrowa, po 2-3 latach się ukorzeni i potem gwałtownie zacznie rosnąć, no to no 10 lat i one będą nie do okrycia. Żadna buda, żadne nic nie pomoże. Trzeba będzie kurwa sprzęt alpinistyczny, bo jakiś dźwig. Bo kto na taką palmę 8-9-metrową wejdzie kiedyś. Także no, tak to wygląda. Także ja wolę mieć generalnie, na minimalizm przeszedłem teraz palmowy. Czyli mam mniej palm. Rozstawiłem trochę karpusy po prostu w różnych miejscach. Przekopałem, tak żeby to w każdym rogu była palma. Żeby to fajnie zrobiło. No a nie ma takiego, jak kiedyś nazywałem las trekarpus, gdzie miałem 14 trekarpusów, ponad 10 Waszyngtoni, do tego trochę armata, mnóstwo karłatek i tak dalej, i tak dalej. Także to generalnie no nie ma większego sensu. To dobrze wygląda, ale niestety jest dużo pracy i się każdy palmiarz czasem o tym przekona po paru latach. Ja już palmami się zajmuję no kilkanaście lat. No bliżej będzie pewnie 20 niż 10, także no ta euforia z czasem po prostu gaśnie jak gdyby, no i człowiek chodzi do ładu, że nie zawsze więcej znaczy lepiej. Lepiej mieć jakościowo, mniej palm się po prostu lepiej zakryje, tak filifery moje, mogę je częściej odkrywać, wietrzyć i zakrywać, a tyle tych palm to potem to kiśnie wszystko i potem człowiek tego nie odkrywał, całą zimę to potem przez parę miesięcy było przykryte. Jaki to miał sens? No tak jak mówię, lepiej mieć kilka palm, a po prostu mniej pracy i więcej szczęścia. Okej, teraz tak, co do tych Waszyngtoni. One kiedyś rosły w gruncie sobie, no ale w donicy, jak się o nie dba, nie jest najgorzej. Jak widać, nie wiem czy z daleka to będzie widać, potem przybliżę. Obydwie wypuściły mi w tym roku 7 liści. 7 liści i te liście to są praktycznie te, które idą w górę tutaj. A jak u robusty, starsze liście opadają szybciej niż u filifery. No i te liście, które opadają, no to one są z tamtego roku, one przyzimowały. Także nieprawdą jest, jak ktoś na YouTubie mówi, że w donicy przez jesień, przez zimę, że nie ma szans, żeby z pełną koroną Waszyngtonia przyzimowała. Jest efekt? Przyzimowały, bez żadnego problemu. Wszystkie moje Waszyngtonie w donicach, po prostu jak się wie, co się robi, to przezimują, ale jest parę takich rzeczy, o których Was zaraz powiem. Po pierwsze to jest podlewanie.
No głównie podlewanie. I teraz tak, jeżeli palma, jakakolwiek palma, ale głównie w Waszyngtonie, bo one są właśnie bardzo uczulone na tego grzyba, tak? I teraz tak, jeżeli palmę wkopiecie świeżo do donicy, i to nieważne, czy będzie wykopana z gruntu, czy będzie po prostu przesadzona do większej doniczki, no to jak dacie ją na podspód trochę ziemi i na to położycie tą bryłę nowej, znaczy z palmy do nowej donicy i podlejecie, no to będzie mokro miała, tak? To jest to samo, co tłumaczyłem rano wcześniej z filiferą, nie? Jak jeszcze jest ziemi nieukorzeniona. To samo się dotyczy w Waszyngtonie i w doniczkach. Jeżeli będziecie palmę w donicy świeżo przesadzoną, nieukorzenioną, często podlewać, no to tam pod spodem, pod tą bryłą, która się jeszcze po całej donicy nie rozejdzie, będzie po prostu gnój się robił. I ona z czasem będzie korowała, będzie gniła po prostu, nie? Dopadnie choroba grzybowa, potem stożki wylatują i w Waszyngtonie, jak to nieraz mówicie, wyrzucacie, bo opadła, nie? To nie jest tak, że jest jedna reguła, jak podlewać, czy zimą, czy latem i tak dalej. Po prostu jest parę rzeczy, o których powinniście wiedzieć. O to jak mówię, po prostu, jeśli palma jest w donicy świeżo posadzona, podlewamy raz i potem, aż nie obeschnie, no to z tydzień, nawet dwa, zależy jaka pogoda, w upał to wcześniej obeschnie, jesienią, czy tam zimą, czy wiosną, no to wiadomo, że tą wilgoć w donicy, jak nie ma słońca, nie ma upału, nie ma ciepła, to będzie donica trzymać dłużej. I wtedy trzeba po prostu to badać, albo tam, nie wiem, palec wsadzić w jakiś miernik, coś, czy to nie ma za mokro, żeby się nie przelali. Ale znowu, jak palma już w donicy przesadzona, czy wkopana, jest ponad rok, tak jak te tutaj obecne, te są dwa lata w donicach, wykopane z ziemi. I jeżeli korzenie już są na dole, wszędzie, to bryła, ja to gwarantuję, że do połowy to są korzenie, nie? I w tym przypadku właśnie, no to już nie można raz w tygodniu podlewać, bo jak podlewałem raz w tygodniu, to liście dolne zaczęły mi przysychać. Także jak już jest, palma ma rok jest w donicy, głównie Waszyngtonia, która się szybko ukorzenia, to wtedy jak jest upał, to jak w tym roku, że jest codziennie 25 do 30 stopni, to ja je muszę podlewać codziennie. Codziennie. Wtedy są liście zielone, są piękne i po tych liściach widać, że tej wody potrzebują. No bo co? Palma ma pełną donicę korzeni, tą wodę się pod wieczór całą donicę no, konewką 10-litrową jak zaleje, to wszystko dołem wyleci, tak? I na drugi dzień jest upał, donica się nagrzewa, to wyschnie i palma już nie ma wody, tak? Także wieczorem od nowa zalewam. Także latem w Waszyngtonie w donicach, ale powtarzam, jeżeli są ukorzenione, już tak powiedzmy z dobry rok, że mają korzenie od dołu, bo jeżeli tych korzeni od dołu nie mają, to jak mówiłem, palma się jeszcze nie ukorzeniła w tej nowej donicy, no to ona przy codziennym podlewaniu będzie podgniwać. Ale jeżeli już jest ukorzeniona, podlewa się w upał codziennie. Filiferem trochę mniej, bo jest trochę bardziej czuła na tego grzyba. Natomiast robusty w donicach podlewam codziennie. Zaraz wam przybliżę, pokażę. Ani jednej kropki nie ma z tego, z grzyba na liściach. Nic. Filifera to jest Waszyngtonia kropkowata, jak kiedyś nazwałem. A robusta na grzyba jest na o wiele odporniejsza. Mimo, że na mróz nie jest tak odporna, no bo tam do minus 5, 6, no mi tam przetrwały raz minus 7, nie? Tam różnie to bywa. W Stanach, tam w Teksasie parę lat temu, co te mrozy, tam były 16 stopni. No też było tak, że no część Waszyngtonii robust też to przetrwała. Oczywiście wszystkie liście padły, ale po czasie to tam z 20% robust w tym Teksasie, jak wiem od moich znajomych, przetrwało i żyją. Natomiast no, większa przewaga padło. I tak samo filifery. No filifer trochę więcej przeżyło, ale również przy minus 16 nie wszystkie filifery przeżyły. Także to jest loteria, nie? To jest loteria. To też zależy od palmy. Także to jest no, po prostu wiadomo, że filifera przeżyje większy mróz, ale robusty też niektóre całkiem ten mróz dobrze w Teksasie zniosły. Ale generalnie w Polsce no, do minus 6 to bym więcej już nie ryzykował, zawsze je okrywałem. No, także filifera mocniejsza jest na, od lata powtarzam, na mróz, ale słabsza na grzyba, a znowu robusta, no z mrozem to trzeba ją wcześniej właśnie okrywać, ale można ją mocniej podlewać, no i szybciej rośnie. Teraz co do podlewania zimą, bo latem już wiecie jak się podlewa, teraz co do podlewania zimą, no ja moje, podam wam na moim przykładzie. Gdyż nie ma tak, bo pytacie, nieraz tam ludzie odpisują tam na YouTubie, że tak podlewać, tak, siak.
Nie ma jednej reguły. Nie da tak się zrobić. Po prostu ja je trzymam w moim ogrodzie zimowym i tam mam tak, jeżeli są duże mrozy, to nawet spadnie mi do minus 1, do minus 2, jeżeli w nocy wygaśnie mi w piecu i się oziębi, nie? Nieraz tam staję w nocy podpalić, ale no nie będę całą noc do pieca dokładał, prawda? I teraz tak, no to więc jest tam od minus 2, a nawet zimą jak jest mróz, ale będzie ładne słońce, to mi do 25 stopni nawet nagrzeje przez szybę. Także tak, taka temperatura się waha od lekkiego minusa do 20-25 stopni nawet zimą, nie? No i wtedy ja podlewam, powiedzmy co sobotę, tak sobie powiedziałem, nie? I co rok podlewam je co sobotę, zalewam maksymalnie, tydzień potem nic. No i tym systemem, przy tych moich temperaturach, ani jednego liścia zimą palmy nie tracą. Te moje w Waszyngtonie, nie? Ani jednego liścia nie tracą i tam też inne mam dużo mniejszych. Także to jest taka moja rada. Zimą trochę inaczej raz w tygodniu, latem codziennie. Oczywiście jak palma jest ukorzeniona. No to chyba już teraz wszystko wiecie na temat podlewania. Teraz Wam pokażę, jakie są duże podług mnie, bo one wyglądają na małe, ale jak podejdę, to są kolosy. No i zaraz poszukam liścia, mniej więcej wcześniej już go poszukałem, że nie musiał długo szukać w tej większej z prawej strony, która ma więcej trochę liści, i pokażę Wam, który liść był pierwszy tegoroczny, a które mi przezimowały. Także Wam to zaraz pokażę. To jest pierwszy listek. Pierwszy liść. I te liście, te 7, to jest tego roku. Natomiast te są tamtegoroczne. Duża jest to. Ogromna palma. Się wydaje, że są małe, ale są bardzo duże. Pienik już jest taki. I w robustce, jak widać, taki jest bardziej ciemniejszy, jaskrawy kolor liści. No i te liście są tak ułożone, że taka jest ich konstrukcja, że one, no parę liści stoi do góry, a reszta już po paru tygodniach opada na dół, bo bardzo są miękkie te łodygi, tak? Miękkie są łodygi. U filifery łodygi są grubsze i są sztywne, a u robust tak opadają. No kto jak co woli, prawda? Ja wolę osobiście filiferę z wyglądu, ale robusta taki ulany wygląd ma też fajny. Pieniek jest taki, no jest dosyć gruby. On miał sobie, wyobraźcie, on był grubszy od mojej najgrubszej filifery, bo on miał 190 cm obwodu w pniu, w najgrubszym miejscu na dole, jak miał jeszcze te łuski, bo te łuski to wystawały mocno, gdzieś tyle, jak to kurde oskinowałem, nie? No to teraz w tym momencie ma 155 cm obwodu. Ja rękę mam bardzo dużą, były arm wrestler, także ręka duża. I po prostu, no, tak to wygląda. Ok. Teraz Wam pokażę ten pierwszy liść, żeby to było udokumentowane. Dobra, idziemy sobie. Miał być krótki filmik, a znowu już ponad 13 minut. Będzie mi się wgrywał, kurde, pół dnia. O, widać? Ciągnę ba, żeby widać. Pierwszy tegoroczny listek. Pierwszy listek. Jest czwarty i tu najnowszy siódmy, ta obok mi też 7, też tam mniejsza mi też 7 wypuściła. No i robusta, zobaczcie sobie, też ma pieniek konkretny, tam ma 130 w obwodzie, też jest fajny już pieniek. I teraz tak, u robusty widać sobie, u filifery takie są, jak już stare liście opadają. Jak już ma korona więcej jak tam 20 liści, takie tu się podkowy robią od dołu i to jest naturalne u filifery, a wszystkie poza tym te nowsze liście są, mają tu łodygi zielone, a u robusty no to całość to tu mamy po prostu, no brąz. No tak to wygląda. No a stoją tu sobie w donicach i też mają swój urok, ponieważ tu mam przed wejściem beton. No i chciałem, żeby jakieś palmy tu stały. No i co zrobię? Nie będę kopał. Tak jak mówiłem, palm miałem za dużo. Wykopałem większość. Zostawiłem tyle, ile mi potrzeba. No a tu sobie postawiłem w donicach na betonie, gdyż przed wejściem to mi ładnie zdobią, tak? No tam jest bambus. Się rozrasta. Aha, jeszcze tego grzybka miałem wam pokazać. No to pokazuję grzybka. Zobaczcie. Czy jest jakiś grzybek? Absolutnie nic. Podlewana codziennie, mokło,
mokro ma jak gnój. Następna. Na starym liściu zawsze najwięcej jest grzybka. No nie ma grzybka, tak? Nikt mi nie przegada, że o, robusta filifera, tam pały pustynne, to grzyba łapią. No, robusta, no spójrzcie na to. Robusta nie łapie tak grzybka. Pewnie jak już jest listopad, czy koniec października i jest zawieruchy, zimno, leje, dzień dnia i się obniży tam poniżej 5 stopni Celsjusza, no to z czasem tego grzybka też zacznie łapać. Ale jak jest ciepło, grzybka nie łapie. Natomiast filifera, obok mamy filiferkę, a już pod słońcem jest ciężko tu nagrać. Filiferka natomiast, no, grzyb nad grzybkiem. Okej, to wszystko, bo już 15 minut. Okej, pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.